jakiegoś jeszcze toca. Ja wiem, że coś jeszcze wyleci, no to jest pewne, że coś jeszcze, jakaś szansa będzie. Oła, moje kolanko. O! I widzicie, kolejny toc. Mówiłem i jest toc. Świetnie. Strzał w dziesiątkę, no po prostu cudo, cudo. Do aktywnego składu, no to cię wydupię. Tu sobie już zrobiłem taki śmieszny skład. Tak, z czarnych, zielonych i tych dupereli. Raz tu tak dla beki. No może w sumie nie, kurde, nie da rady, no to dam go dla tutaj, no. A dam go na rezerwę. Ale fajnie, ma wysokiego overalla. Zobaczymy, za ile chodzi ten toc. Ale no fajnie, no ja się cieszę, że mi coś znowu trafiło. Kolejny toc. Carlos Eduardo, nie znam tego typa. Pierwszy raz go widzę w sumie. Ale pójdzie, że transferową. No to w sumie wszystko do klubu, a duplikaty na sprzedaż, nie? No, duplikaty na sprzedaż, ale fajnie. Toc numer 2 mi się trafił. To fajnie. Może jeszcze coś mi się trafi. Życzę, żeby mi się trafiło jak najwięcej toców. I tak też sobie wyobrażam to. Dawaj toca, no. Noc jeszcze młoda. O, tego wystawię, kurde, na sprzedaż. Okej. No chciałem go wystawić, tego Vargasa, bo mi się raz trafił. Dobra. I jebać to. I reszta Quicksell nara. Dobra, pięknie. Ale mamy dwa tocy. I to się liczy. Że mi się coś w ogóle udało trafić. Spośród tych paczek tylu. Dobra. Coś idzie. Może coś znowu. O, Diego Alves. O! Diego Alves. A w sumie może go nawet tu przywrócę. O, Muriel. Jak miło. Pójdziesz, no niestety, na sprzedaż. O, koszuleczki ze Schalke, ale ja ich chyba nie wezmę. Chyba. Nie podobają mi się. A ja jestem ten typ od gustów. Więc te koszuleczki, no, nie podobają mi się za Chiny. I to od razu mówię z góry, że no, są do kitu. No dobra, no to w sumie na Quicksell wszystko idzie. Tam widziałem jeszcze jakiegoś Turka, którego za Chiny bym nie przyjął. Dawać. Znowu Falcao. Falcao mi się jakoś częściej trafia niż Messi. Zobaczymy, co się trafi. Cahill, kurde, nie. Ja się zamorduję i pocnę. Kurwa, Quicksell. Anglia zawsze będzie Quicksell. Bolonia. Miło mi, że Bolonia. Widziałem Bolonię. W sumie przejeżdżałem tylko przez Bolonię w jedną i drugą stronę, ale co to zmienia? Ała. Kurde, coś mi zaczynają mięśnie boleć. Chyba zaraz skończę to otwieranie. Ale końcy muszę wszystkie wydać, jakie tylko mam. Co do grosza. Dobra, pięknie. Zajebiście wręcz. Dobra, pięknie. Co to idzie? Switaśnie. Co się trafi? Julio Baptista. I na kij mi taki piłkarz. Znowu given. Kurde, idźmy ty, kurde, trzecia forma od give. Kurde, rąbany angielski. Cudzysłowiu, dawacz. Bo give to dawać. No to, kurde, typowy Puszczalski, no, daje się. Ale ma ścianę, wow. No normalnie jestem zaskoczony, że ma ścianę. I znowu ekstra klasa. Kurde, Quicksella idziecie i mnie to nie obchodzi. Dobra, następna paczuszka. Nie wiem, która już z rzędu. Najwyżej policzę poza nagrywaniem. Ale już będziemy mieli pewną godzinę materiałów, jeżeli chodzi o opening packi. Ferdynand, znowu Ferdynand kiepski, no ja się... Kurde, idź mi kiepski stąd, bo tu się nie nadajesz do mnie, no. Zagrałeś u mnie w 8 lidze, strzeliłeś mi jednego gola z główki pięknego i tyle zrobiłeś, szczerze mówiąc. Dobra, i reszta na Quicksella. Jebudu. Dobra, pięknie. O, Messi. Pięknie. Nie zdziwię mi się, jak coś wyskoczy typu Neymar, Messi, Ronaldo, to... Jeszcze Ronaldo Toc, to już, kurde, jestem ustawiony do końca życia. Samuel. Kurde.
Normalnie mnie to pocieszyło. Berezuckija. Jak się to czyta? To w ogóle nie ma nawet sensu to nazwisko ruskie. Dobra. Jebut. No i reszta Quicksand, bo co ja będę trzymał takiego Samuela na. Oj, znowu Messi. Kurde, ciekawe. Czyżby Messi mnie polubił? Może. Jeszcze mamy tyle paczek do otworzenia, to jest koszmar. A może nam się trafić jeszcze Tots. To jest pewne. Nie ma duplikatów? Wow, nie ma duplikatów, nie wierzę. Kabul. A pójdziesz, kurde, na transferową. Tego bramkarza znam, to jest czarne ścierwo. Miałem czarną kartę tego piłkarza. Nic nie bronił, kurde. Takie gówno, że aż żałowałem, że wydałem na niego te końsy. Dlatego pójdzie na Quicksela. Bo nie ma sensu trzymać takiego piłkarza. Dobra. Jebut z tobą. Strzelanie i reszta Quicksand. Jebut, pięknie. O, teraz Jerome Boateng. Nie no, jak wypadnie mi po raz trzeci TOTS, to ja będę zadowolony ogólnie z tych paczek, że je pootwierałem. Dobra. No i znowu ścierwo. O, widziałem chyba paczki. No i znowu, kurde. Dajcie mi jakieś zwykłe złote, no. Takie premium, no. Bo bym se pootwierał z chęcią. Dobra. Pięknie. Kondycja plus 30, no normalnie uradowany jestem. O, bolońskie, kurde, kostiumy. Chodźcie. Ten to Marii, kurde, jakby swoją babcię zobaczył. Dobra. Quicksand wszystko. Falcao dajesz, pokaż styla, jak już to mówiłem. Skarnego potrafił przerąbać, ale taki spocony był, że już chyba nawet chciał usiąść już na ławce. Znowu jakiś Deutsch niedorąbany. I znowu Rusek, kurde, ciągle te ruskie gówna mi się trafiają, no. I jak tu nie denerwować się? Ale są karty kontraktów. Ja na tym tylko zyskam, nie tracę. Okej, okay, już wróciłem. Sorki. Muszę nieco być ciszej, bo już jest nieco późna godzina. Lepiej, żebym nieco to ogarnął. Przybliżę sobie może nieco mikro, żebyście mogli mnie lepiej słyszeć, mimo wszystko. Hut. Ej, na Quicksela idziesz, kurde, co mnie to obchodzi. Dobra, kolejny Messi, kurde, no dajcie mi jeszcze innego Totsa, to ja już po prostu się zamknę, udławię się, nie wiem czym, ale no, po prostu będę już zadowolony. Dawać. A, torpak, kurde, wolałbym torpaka w Totsie, ale dobra. O, dwie karty kondycji. O, koszuleczki z Chelsea. Weźmiemy, przydadzą się. Dobra. Jebut, kurde. Ile jeszcze tam czasu zostało do północy? 25 minut. Kurde, ja muszę zdążyć to wszystko pootwierać, bo to będzie katastrofa, jak tego nie otworzę. Dobra. Dobra, znowu Messi. Kurde, no. Ten Messi to ma do mnie chyba szczęście. Żeby się Messi jeszcze trafił taki, no to już bym po prostu był zadowolony. Dobra, dawaj. Król, kurde, ponowny król. O, i kolejna darmowa złota paczka. Ekstra, to już mamy w sumie trzy. Trzy złote darmowe paczki, dwóch totsów darmowych. Jeszcze jednego totsa bym nie pogardził i uznałbym za udany opening pack. Dobra. Ale coś duplikaty się nie trafiają. I tu się cieszę, szczerze mówiąc. Dobra. A i teraz ten Vucinic. To jest Vucinic z Juventusu. Tak pamiętam, go aż z 10 ligi. Cieszyłem się z Juventusu, ale no niestety ich potem po Quicksand. Kurwa, Julio Cezar. Żeby cię tylko, kurde, matka dopadła. Idziesz na Quicksela, nienawidzę cię. Zepsułeś mi cały mundial. Widzicie, i tak potraktowałem samego pana Julio Cezara. Że dla mnie to jest ścierwo, śmieci, kurde, smród, jaki tylko chodził po tym brazylijskim mundialu.
Jakby wpuścił Diego Alvesa albo przynajmniej Jeffersona, to jeszcze może by jakoś to przetrzymali. Może by nawet dali radę dojść do finału, ale nie dali rady, no niestety. Strata Neymara, kapitana, spowodowało, że no, nie, Brazylia to nie była ta Brazylia i tyle. Znowu Rusek, którego na pewno nie będę zatrzymywał. Każdego Ruska, który mi się tu trafi w paczce, to ja go wytępiam na Quixelu i tyle. Znowu Vucinic. Nie zwiększył mi się exp, więc mogę dalej otwierać. I znowu ten gościu, bo ja już go mam. Ale pójdziesz na wystawkę, bo jesteś z Barcelony, a z Barcelony trochę są warte. Dobra, dawać. Okej, dobra. I reszta na Quixelam. Dobra, że jesteśmy poniżej 300 tysięcy. To jest dla mnie wręcz niewiarygodne, że w jeden dzień sprzeniewierzyłem milion na paczki. No to jest dla mnie wyjątkowy dzień. Jakiś Ruiz, kurde. Z pieca wzięty. Dobra. Bierz te kontrakty, a reszta w pizdu z nimi. O, mocarz, to się pomocuje. I Quicksand. No i dobra, jeszcze nam zostało niecałe 300k, no to możemy pootwierać sobie jeszcze tych paczek do końca, no.